Cześć! Dzisiaj jest jeden bardzo ważny dzień i specjalny dzień w moim życiu. Jest 2 maja i wszyscy pamiętamy, co było 2 maja 2019. Wygraliśmy puchar, jak tu widzicie ta zdjęcia, kiedy Flavio otrzymał puchar od prezesa Bonka. I bardzo się cieszymy. Teraz jest taj pierwszy rok po wygraniu pucharu. Ta zdjęcia jest tu w moim mieszkaniu, zawsze u mnie. Wszyscy zawodnicy, trenery, którzy byli się w tej sezonie, podpisali się też tu zdjęcie i bardzo jest jeden ważny dzień w moim życiu. Bardzo cieszę się z tym, z moją pierwszą sezoną w Lechii. Ja od razu wygraliśmy tytuł. Mamy tutaj trofeum Puchara Polskiego i to jest historia. Myślę, że za 10, 15, 20 lat do przodu będzie też ludzi o tym zwycięstwu gadali i wszyscy pamiętają, jak było fajnie na tym Stadionie Narodowym przed 50 tysiąc ludzi. Też te odprawy naszych kibiców zbiło. Ja nie mam rzeczy tu, ja byłem na drugą polową, miałem tutaj bardzo dobry widok na trybunę i mogliśmy się wcześniej tu radość mać i taj mecz wygrać, ale spalone Flavia nas utrzymało i potem Tajwar i te wszystkie emocje, jak co dzisiejsza piłka nożna ma i VAR i gole, emocje, cieszysz, potem wraca, gramy dalej i Artur, oczywiście ta ostatnia minuta, kiedy Flavio doszorekuje i Artur tam strzela tu bramku. Wszyscy wiemy o tym i bardzo jest w naszych głowach ta sytuacja. Myślę, że jest fajne też, że ten rok mamy też szansę na narodowi. Myślę, że bez kibiców, ale trofea zostaje zawsze i dlatego walczymy ten rok też o ten puchar. Ale pierwsze musimy zacząć grać i iść do finału. Dziękuję bardzo.